którzy dzisiaj będą tutaj występować. A więc dzieci, te najmniejsze, nasze kochane, kolorowe maluszki, dzieci ze szkół, młodzież, no i oczywiście seniorów. I to seniorów z klubu seniora. Proszę Państwa, spotykamy się dzisiaj tak licznie już po raz siódmy na naszym przeglądzie twórczości artystycznej. Spotykamy się również z osiedlami ościennymi, a więc zawitały do nas dzisiaj oprócz naszego Stogowskiego, również Przeróbka, również Krakowiec, a także szczególnie serdecznie witamy, bo dołączyła do nas Olszynka pierwszy raz w tym roku, a więc integracja międzyosiedlowa na pewno jest. Piękne dzieła są porozwieszane w całym naszym ogrodzie i dekorują pięknie ten ogród. Tam jest tyle pracy i tyle wyrazu, koloru i radości, że warto je sobie tak dokładnie poglądać. Cieszę się, że Państwo jesteście, że się integrujemy i że wspólnie spędzimy miło czas. Ja teraz poproszę o poprowadzenie Panią Marię. Witam i mam przyjemność wielką i radość kolejny raz już poprowadzić artystyczne spotkania, które, jak Pani Dyrektor mówiła, mają na celu prezentację umiejętności, zdolności naszych młodych sąsiadów i starszych i nas też. W tym roku są przedszkola, szkoły, biblioteka i my, czyli seniorzy. Obie wiedzą, gdzie podłoga, tu nie jedna, tu nie druga, ta piosenka nie jest długa. Teraz noga na paruszek, do poświęceń w prawie muszę, choć mam lety, tylko szelek, jestem duchem, tak jak ty. Zapraszamy do wysłuchania piosenki. Już wchodzi grupa fletynki z Biblioteki Społecznej, gdzie prezesem zarządu jest pan Jan Urbanik, przyjaciel tutaj domu, pod kierunkiem pani Lidii Małyszek. Zuzia, Zosia i Julia wykonają kilka utworów na fletach prosta. Wśród bibel.
to są znaki, bo zawsze służą informacją. Jest taka baśniowa kraina, gdzie żyją fajek postacie. Dziękujemy wszystkim przedszkolakom, które tutaj udział wzięły. A teraz już widzę gotowa szkoła numer 11, nasza tutaj bliska, po sąsiedzku. Pan dyrektor Piotr Janusz Fardo z nami jest też, a przygotowały piękne przedstawienie teatralne dzieci z klasy pierwszej A pod opieką nauczycielek Mirosławy Mróz i Małgorzaty Rudzkiej. Co tak błyszczy? Co tak świeci? Ach, to wy jak widzę, siedzą tu same czyste i zdrowe dzieci. Muszę się wam przyznać, że uwielbiam czyste powietrze i spacer po dworze. Jeszcze do tego zdrowe jedzonko i na pewno, aby być zdrowym, to pomoże. Od dzisiaj los, los owocowy, miksowanie, smak, mac. Wieczór na śniadanie, jeśli jeszcze masz ochotę, możesz warzyw dodać trochę. Przecież mama cię nie bije, ona też soki pije. Plus, plus, owocowe miksowanie, smak, moc. Wieczór na śniadanie, jeśli jeszcze masz ochotę. Powiedział tak, to co gram. Kiedyś znów wypadał deszcz, usłyszałam rytmiczny dźwięk, a nutki jak kropelki rozpływały się. Trębacz grał jak we śnie, czym jest jazz, teraz wiem. A serce nabija rytm muzyki tej. Słońca blask rozproszył się, gdzieś z oddali głos ciepły biegł. Do tańca mnie porywał i unosił mnie nad plażą pośród fal, gdzie śpiew i ogniska żar, a serce nabija rytm muzyki tej. Bo to jest to ten szalony rok, bo się nieco krok, zwariowany rok. You say take me on, I
proszę pani, nogi mnie bolą, a worek jest już pełen śmieci, czy możemy odpocząć? Wodne trawy zwiędną, kamienie się wybrudzą, a woda przestanie być błękitna, nie będziemy mogli oddychać. O miłości przez epoki i lata, przygotowane przez grupę artystyczną Koła Wolontariatu, naszych przyjaciół, którzy nie tylko występują, ale również przychodzą do naszych seniorów, pod opieką pani Małgorzaty Kapicy i pani Aleksandry Kułakowskiej. O pani, wyruszam niebawem na długą wojnę. Przetoprzywam do ciebie, abyś pozwoliła mi od dziś dnia nazywać się damą mego serca. Ach, szlachetny panie, całą duszą i sercem każdego dnia będę zanosić modły do nieba, byś zniósł wtedy wojny bez szwanku, byś zwyciężył okrutnego wełga naszego, byś znów powrócił do rodzinnego gniazda twego, gdzie czekać będę. Nie tracę złych słów, kiedy cię zobaczę. A co szczować panna czyta w tymże uroczym zakątku? Wiersze pana Mickiewicza właśnie czytam. Oczy masz wać panne jak gwiazdy, napatrzyć się nie sposób. Wać pan się chyba zbyt wiele Szekspira naczytał i teraz takie oto komplementy prawi. Wszystko co mówię to szczerze i z całego serca. Piękniejszej wać pan nigdy mże nie widział. I jak cię teraz widzę, oświadczyć się pragnę. Siema laska. Co robisz wieczorem? Może pójdziemy na jakiś melanż? U mojego kolegi chata wolna, starzy na drugą zmianę robią. Siema. Co mówiłeś? Nie słyszałam. Na piąty level wchodzę. Impra? A jaka będzie muza? Bo wiesz, ja tylko rapu słucham. Niczego więcej nie zniosę. No, na pewno będzie się przy czym pobujać. A i jeszcze koleś hadeka nowego kupił, że dźwięk jak brzytwa normalnie. To jak, baby? No, może się skuszę. A daleko ten koleś mieszka? Bo wiesz, ja do chodzenia to ja nie jestem przyzwyczajona. Jakąś brykę byś załatwił, czy co? Z przyciemnionymi szybami i skórzaną tapiczerką. No, na pewno będzie bryka. To wyszykuj się na ósmą jak dziunia i jedziemy. Jak będzie za kilkadziesiąt lat? Może nasze urocze wnuki czy prawnuki będą ubierać się wyłącznie w lateksowe wdzianka w neonowych kolorach, odżywiać za pomocą kilku kolorowych tabletek o smaku płatków śniadaniowych, kotleta schabowego i ziemniaków, przemieszczać jednoosobowymi oszklonymi bolidami z prędkością ponaddźwiękową i zamiast rozmawiać ze sobą na poczciwej ławce w parku w sposób wręcz analogowy, będą romansować, pokazując sobie ikony na podręcznych monitorach przy muzyce przypominającej bardziej zgrzyt metalu po szkle. Być może, ale mamy nadzieję, że nadal będą nam się zdarzać olśnienia, dzięki którym w naszych oczach właśnie ta jedna, jedyna osoba będzie dla nas centrum świata. Proszę państwa, no dziękuję wam wszystkim za tyle wrażeń, szczególnie artystom, że tak się pięknie tutaj przedstawili, ale jeszcze raz gorąco dziękuję opiekunom i naszym pracownikom, którzy wykazali tyle trudu i tyle pracy, żeby przygotować zarówno dzieci, młodzież, seniorów, aby mogli tak pięknie tutaj wystąpić, to na pewno olbrzymi trud, ale też i za całe przygotowanie, żebyśmy mogli państwa ugościć, za to szczególnie dziękuję swoim pracownikom, dziękuję pani Marii za pomysł, że siódmy rok się ten pomysł przyjął i tak chętnie zawsze przyjmujecie państwo zaproszenie i przychodzicie do nas, także myślę, że następne edycje też będą. Dziękuję państwu serdecznie, a dzisiaj mogę już zapraszać na sierpniowy festyn. Tam również się spotkamy i będziemy się bawić. Dziękuję. W czasie chcecie coś powiedzieć, może radny.